Dzień dobry. Tłumacz niniejszej książki siedzi w księgarni u wydawcy, więc dźwięki powinny być prawdziwe, księgarniane. Czy Państwo słyszą pakowanie paczek albo wizytę klienta? Nie słychać? To źle, ale słychać mnie. Więc tak. Ta książka, o ta książka, została napisana 170 parę lat temu przez kardynała Newmana, kanonizowanego w ubiegłym roku, ponad rok temu świętego kościoła katolickiego Jana Henryka Newmana. Kardynałem został u syłku życia, a przedtem był księdzem, ale głośnym, sławnym księdzem, w czasach, kiedy katolicyzm odradzał się w Anglii, a jeszcze przedtem był anglikaninem, poszukującym anglikaninem i z tych doświadczeń młodego, młodego anglikanina szukającego prawdy spójnej religijnej doktryny anglikanina, który to znalazł znalazł spójną logiczną doktrynę w katolicyzmie z tych doświadczeń Newman ułożył książkę, która nie jest autobiografią, ale no, ma pewne elementy autobiografii takiego właśnie młodego anglika z pierwszej połowy XIX wieku. Książka jest pełna realiów życia, które znamy od Dickensa. Zwłaszcza z klubu Pikuika, i ma podobny humor. To był humor tych wyższych klas angielskich tamtych czasów. Za chwilę przeczytam trochę humoru. Ciepłego humoru, ciepłego autora, bo Newman był ciepłym człowiekiem. Tak ze zdjęć wygląda mało ciepło, ale był ciepły. Dużo jest tego ciepłego humoru, ale też dużo, dużo więcej w tej książce ciepłej mądrości. Chociaż autor nie był bardzo stary, ale był bardzo mądry. Przeczytam fragment książki Strata i Zysk, powieści napisanej 170 parę lat temu przez Angielskiego, konwertytę na katolicyzm. Dzieje się to w tym momencie, kiedy bohater, młody Anglikanin, który właśnie przyjechał do Londynu zmienić religię i przyjąć religię katolicką u pasjonistów w Londynie, bohater przyjmuje u znajomego, mieszkając w jego domu, gości. Kolejnych gości, którzy nawiedzają go, namawiając go, żeby połączył się z ich wspólnotą, czy religijną, czy filozoficzną, a on jest tym już zmęczony. Na moim kanale Masny Kryzys Show znajdą Państwo poprzedni kawałek tego rozdziału. Tam wizytuje go człowiek, który ma bardzo szczególny stosunek do prawdy. Karol, bohater książki, wyrzuca go niemalże za drzwi. No. Nie do końca, a teraz, uwaga, pojawia się nowy, nowy gość. Po wyjściu pana Batca, po 30 minutach, ktoś zapukał do drzwi. Karol wpuścił gościa ze spokojną, obojętnością, jak gdyby najgorsze już było za nim i nie trzeba było się już niczego bać. Zjawił się wymuskany i pulchny mężczyzna w średnim wieku, widocznie robiący użytek ze swej zamożności. Szkarłatna twarz i szyja, nie nosił kołnierzyka. Kontrastowała z lśniącym czarnym ubraniem i stateczną, dostojną manierą. Do tego dochodziło pośpieczne wysłowienie. To wszystko nadawało mu wygląd indyka na wiejskim podwórku, nawet w oczach człowieka mniej zdegustowanego nowymi znajomościami niż Redding, Karol Redding, w tej chwili. Przybysz wchodząc spojrzał na niego ostro. Uniżony sługa Pański, rzekł bez wstępów. Zdaje się Pan w lichym nastroju, ale proszę siąść, Panie Redding, i daj mi Pan łaskawie okazję udzielenia Panu drobnej rady. Po wyglądzie możesz Pan zgadnąć, kim jestem. Mówię we własnym imieniu, nic już nie powiem. Mogę się Panu przydać, Panie Redding, ciągnął, podsuwając ku rozmówcy krzesło i wyciągając rękę, jak gdyby chciał go złapać. Czyś Pan. Nie pomylił się sądząc, że trzeba iść do kościoła rzymskiego, aby ulżyć swym religijnym trudnościom? Nie usłyszał pan ode mnie, odparł poważnie Karol, jakobym miał w ogóle jakiekolwiek trudności. E, proszę wybaczyć, jeśli jestem obcesowy. Miałem tu już wiele wizyt doradczych. Bardzo miło z pańskiej strony, ale nie potrzebuję porady. Odwiedziny te są nierostopne. Tak, tak, mój panie Redding, ale posłuchaj mnie pan, proszę! Odparł prześladowca, roztapierając palce prawej dłoni i wybałuszając oczy. Nie mylę się zapewne domyślając się, że powodem porzucenia głównego nurtu kościelnego jest niemożność założenia komrzy na ambonie i ustawienia lichtarzy na stole. Nie rób pan więcej niż trzeba. Przepraszam, lecz. Przypomina pan kogoś, kto chce skierować na swój dom całą tamizę, gdy wystarczy wyszorować schody pod drzwiami? Po co zostawać konwertytą na papizm, skoro możesz pan osiągnąć cel taniej i sprawniej? Idź pan na swoje, załóż pan własną denominację to kosztuje grosze. Wtedy możesz pan mieć komrzy i świeczników, ile dusza zapragnie. Nie zapierając się Ewangelii i nie popadając w szkaradzieństwa babilońskiej nierządnicy. Zasiadł wyprostowany w krześle, kładąc płasko dłonie na wyciągniętych nogach i przyglądał się uważnie, jaki efekt jego tyrada uczyniła na Redingu. Już mam dość rzekł nieszczęsny Karol. Jest pan nikim tylko jednym z wielu i powiedziałbym, że nie ma pan nic wspólnego z pozostałymi. Nie umiem jednak nic poradzić na to, że jest Pan tylko piątym, szóstym czy siódmym gościem tego przedpołudnia. Sam już nie wiem. Wszyscy z najlepszymi intencjami udzielają mi porad, o które nie prosiłem. Nie znam Pana, nie byliśmy sobie przedstawieni. Nawet Pan nie podał swojego nazwiska. Nie jest rzeczą zwyczajną rozmawiać o tak osobistych sprawach z nieznajomymi. Pozwoli Pan przeto, że podziękuję za uprzejme odwiedziny, oraz za dodatkową uprzejmość, że Pan sobie pójdzie. Karol wstał. Gość nie zdawał się skłonny do odejścia, ani nawet nie zauważył, co zostało powiedziane. Umilkł na chwilę, pedantycznie rozłożył chusteczkę i wydmuchał nos. Po czym ciągnął. – Kitchens się nazywam. Doktor Kitchens. – Nie jest mi nieznany ten stan umysłu, panie Reding. Jesteś pan obecnie pod wpływem starego Adama i to na sposób melancholiczny. Nie byłem na to nieprzygotowany. Wsadziłem do kieszeni drobny traktacik, do którego chcę pana namówić z całą chrześcijańską troską, jaką może mieć brat dla brata. Oto on. Pokładam w nim jak największą ufność. Może słyszałeś pan tytuł jest znany jako duchowy eliksir Kiczęca. Eliksir oświecił miliony i odważę się powiedzieć, Pana też nawróci w ciągu doby. Dokonuje swego zabiegu łagodnie i przyjemnie, a jego efekty są cudowne, niebywałe, chociaż składa się na nań tylko 8 stronic duodecimo. Tu jest lista świadectw o najbardziej uderzających przypadkach. Ja sam znam 102 przypadki, w których spowodował zbawienną odmianę w 6 godzin. 79, w których działanie zaszło w 3 godziny. 27 razy nawrócenie nastąpiło natychmiast po przeczytaniu. Natychmiast yy, biednych grzeszników, którzy pięć minut wcześniej byli niczym opętany w Ewangelii, widziano siedzących, ubranych i ze zdrowym umysłem. Nie ma zatem przesady w słowach, że ręczę zaprzemiane w Panu w ciągu 24 godzin. Znam jedynie jeden przypadek niepowodzenia. Był to żałosny starzec, który, który trzymał traktat w ręce, przez cały dzień za zawzięcie, milcząc bez widocznego skutku. Lecz tu wyjątek potwierdza regułę, bo później przekonaliśmy się, że nie umie czytać. Tak więc traktat odczytywał mu powoli kto inny. Jeszcze przed zakończeniem zapewniam pana, panie Redding, zapadł w głęboką, uzdrawiającą drzemkę, oddychał głęboko i obudził się po 12 godzinach. Jako nowe stworzenie, doskonale odnowione, nowiuśkie, gotowe na niebo, dokąd też udał się w najbliższym tygodniu. Mógłbym jeszcze przeczytać pewnie więcej o tym, jak w końcu pozbył się, jak pozbył się protestanckiego gościa nasz już prawie katolicki bohater, ale zresztą nie odmówię tego ani sobie, ani Państwu. Przeczytam zakończenie tego rozdziału. Hmm. Wreszcie przyszedł czas. Reding już nie mógł wytrzymać. Obelga ze strony gościa, zostawmy ją do lektury książki, podsunęła środki i motywy ukarania go rzekł. Och, nie przypuszczam wobec tego panie Kiczyns, że nie może pan znieść krzyża. Och, nie znieść to antychryst. Nie może pan znieść jego widoku, jak mnie mam, doktorze Kiczyns. Nie mogę, mój panie, jakiś prawdziwy protestant zniesie go. Niech pan zerknie tutaj, powiedział Karol, pochwyciwszy mały krucyfiks z biurka i podsunąwszy go przed twarz gościa. Doktor Kitchens od razu zerwał się na nogi i wycofał, krzycząc: Co to jest? Jego twarz poczerwieniała, a potem pobladła: Co to jest? To jest właśnie to? Zamachnął się: Zabierz to, panie Redding, to jest Bożek. Nie ścierpię bałwanów. Zabierz pan to, coś! Zaprawdę, szepnął Redding do siebie, zaprawdę ma nad nim władzę. I nadal zmuszał doktora Kiczynsa do obcowania z krzyżem, odsuwając go poza zasięg jego wymachów. Weź pan to stąd natychmiast, zaklinam! Kiczyns krzyczał i cofał się, a Karol nacierał. No cóż, dalej tak właśnie się toczyła ta scena, aż się skończyła, skończyło na tym, że Karol pozostał sam, już nikt go więcej nie nawiedzał, a nazajutrz poszedł do katolików pasjonistów, do klasztoru i został katolikiem. No i tak, takich scenek jest w tej książce dużo. I dla samych tych scenek, w rzeczy bardzo prawdziwych, chociaż może trochę przesadzonych, warto tę satyrę na protestantyzm i wielką apologię, powieściową apologię katolicyzmu, nawet jak się nie jest katolikiem, przeczytać w wydaniu. Sprzed dosłownie paru dni Strata i Zysk John Henry Newman, Wydawnictwo Instytut Globalizacji.